No się macie, ludzie. Jedziemy z moim let's playem dalej. Zdaje się, że twierdza wicehrabiego to miejsce, w którym ostatnio skończyliśmy. Tak więc wczytujemy i kontynuujemy. Tak. Świetnie. Dobrze, jesteśmy w tej twierdzy. Niestety nie pamiętam już po co. Mamy mało zadań, jak widzicie. Sebastian w zakonie, Izabela w karczmie. Izabela nie chce z nami gadać, już próbowaliśmy, to jest jakiś bug. Czeka na ciebie list od Komtur. I zakon. No dobra, ale... To wychodzimy w takim razie. I chodźmy w takim razie. Sebastian jest w zakonie, tak? Tak. Chodźmy do zakonu, pogadać z Sebastianem. Dobra. Tak jak myślałem, na mapie nie ma Sebastiana. Więc zmienimy towarzysza. I zrobimy na przykład coś takiego. Jest Sebastian, gadamy. If Elthina won't leave Kirkwall, neither will I. I can't abandon her when the Divine's own agent warned her away. Nie chcę on jej porzucić, skoro agentka boski doradzała ucieczkę. No cóż. Jesteś bardzo oddany. The Grand Cleric is lucky to have your loyalty. She'd be luckier were I willing to hit her over the head and carry her away. But if these Maleficarum rebel against the Knight Commander, Elthina will put herself between... I must try to make her... No dobrze. Od razu go awansujemy. Zręczność 1, 1 do kondycji i powiedzmy jeszcze 1 do zręczności. I tu mamy tego strzelca. Odporność na obrażenia tu na razie nie. Szybki przeszpilający strzał. I idziemy teraz do naszego domu. Ten list odebrać. A, proszę bardzo. Super. Troszeczkę tylko zgłośnię grę. W porządku. Ifru, do naszej rezydencji. Trzeba popchnąć w końcu główny wątek. Wątek Komtur Meredith i pierwszego zaklinacza. Tego elfa. Schowek. Czy ja coś tutaj chciałem chować? Chyba nie. Bohaterze, potrzebuję twojej pomocy. W miarę możliwości jak najszybciej przyjść do sali Templariuszy z poważaniem Komtur Meredith. No tylko, że ja nie jestem raczej za nią. Szczerze mówiąc, wolałbym pomagać zaklinaczowi. Sala Templariuszy, katownia. Ja tylko zobaczę sobie tutaj. Będziemy chodzić z nową bronią, z wagą, że tak powiem. I co tu mam? Jeszcze mam rękawice. O wiele lepszy pancerz. Jeden do siły pancerz. Weźmiemy je sobie. Chociaż tu już rękawice bohatera, więc to jest cały set, prawda? Cały zestaw. I świetne buty. Takie same, tylko że nasze buty mają jeszcze jedno gniazdo, więc... Świetne buty trzeba będzie sprzedać. Jest jeszcze klejnot Teteru. Całkiem fajne, szczególnie dla magów, więc może na Andersa szyję to założymy.
Bierzemy naszą drużynkę. I do katowni. O, chwila. Dlaczego ja mam tarczę? Zastanawiające. To automatycznie się włącza tarczę, mimo że jej nie mam, bo to jest taka najsłabsza. No ale zdecydowanie. Zdecydowanie ta waga jest lepsza. No dobrze, więc weźmiemy jakąś porządną tarczę. Widzę jakoś pawęż. Sala templariuszy, tak. Chodźmy. Tutaj proszę bardzo, Comtur Meredith. W stroju zakonnicy. Może uda nam się odmówić tego zadania. Otwierać. Uf. No, pani Comtur, o co biega? Champion, welcome. Siema. Czego chcesz? Tell me why I'm here. Na pewno nie będę dla niej miły. There was an incident within the gallows. A number of phylacteries were destroyed, and several mages took the opportunity to escape. We've recovered most of the fugitives. However, I require your assistance in tracking down the last three. How did the... An insurrection. Several of my own Templar, they turned their backs on their duty and endangered their charges. Thankfully, most who escaped fled to their families and offered no resistance. Chcesz mi pomocy, a templariusze? Since you're turning to me, should... The apostates are being sheltered by their families. No dobra. Some have been reluctant to talk. The people of Kirkwall trust you, champion. They will be more honest for you. Nie dam się wykorzystać. I'm not doing your job for you. You claim to have Kirkwall's interests at heart? Show it. With the influence you wield in this city, champion. Talk to these mages' families. Investigate for yourself whether they need be recaptured. Seems like you're... I'm trying... You do not approve of my methods. And what would it take to change your mind? Speak to my assistant, Elsa. She can tell you whatever you need to know about the fugitives. I bid you good... Tak. Elsa, no? Good day, champion of Kirkwall. Knight Commander Meredith has informed me that you will be tracking down the apostates on behalf of the temple. There are three of them. Juan, Emil i Ewelina. Super. Emil and Evelina. Dobrze, nie Ewelina. Jesteś wyciszona? She flaunts what she can do to mages. The Knight Commander believes tranquil mages to be efficient and single-minded. I in particular. The Knight Commander tends to assume all apostates practice blood magic. Więc będziemy walczyć z magami krwi. What? Evelina was trained for 8 years in the circle in Ferelden. She was last seen in her former residence. How did she come to? Evelina claims she presented herself to the our files indicate she petitioned Meredith for financial support of numerous... Did the Templar? Yes, they tracked her there, but she killed several pursuers. O, ona jest najgroźniejsza. The Templars believe she is the most dangerous. Emil? The second apostate, the Dulonces have a home in Hightown, but are often out during wieczór. The day. They are generally home by evening. I Juan? And what? Juan is an elf. Elf. He was apprehended in the alienage 10 years ago. Dolne miasto. His wife, Nisa, works for a dressmaker. Jego żona Nisa. Yes. Nisa insists she has not seen Juan since he joined the circle. Wystarczy. Good luck on... No dobra. To ja sobie zapiszę. Idziemy wykonać te zadania. For money. No nie wiem. Iść najpierw do mrokowiska i walczyć z tą najtrudniejszą. Czy może do tych najłatwiejszych pójść najpierw? Przynajmniej sprawdzimy, jak nasza pałka z kolcami działa.
Okej, okay, raz, dwa. Mrakowisko, dolne miasto i górne miasto, ale widzę, że tylko mamy dolne miasto i mrakowisko. Więc chodźmy do mrakowiska. Od razu załatwimy to, co jest najtrudniejsze, żeby mieć później łatwiej. Żeby się nie zniechęcać. Dobra, widzę, że tutaj niedaleko jest, więc nie będziemy daleko biegać. Siedzi jakiś Walter. We got nothing here you'd want. Get back to Hightown and leave us alone. Does Evelina? This is our home as much as it is hers. Evelina found us when the Darkspawn came, when our parents died. I miss her. Hmm. But when she went to join the Circle here, they called her apostate. For leaving the Tower and for Elden. They locked her up. Ojej. Aha, więc tak to wygląda. Nieciekawie. Didn't she want... She didn't want us to be stuck in dark. She thought the Circle would help her, but they just locked her away. Everyone died in the Blight. Evelina kept picking his... Dobra. Do the temp... I don't care. They only want Evelina. If you tell me where Evelina... No one can help her. The Templars made Evelina angry. They made her change. It wasn't her fault. When it was over, she was ashamed. She ran into... Shut up, Cricket. Don't tell them that. Cicho, świerszka. Evelina's in the... You can't go there. Angry. I didn't like... Cricket! Okej. Okay. Więc ona się schowała w tych kanałach. I teraz kwestia, czy chcemy ją zabić, czy jej pomóc. Znowu trzeba się opowiedzieć po którejś ze stron. A ja chciałbym być neutralny jak Wiedźmin Geralt. Ale chyba się nie da. Coś czujesz... O, właśnie. Chciałem powiedzieć, że coś czuję, że tutaj zaraz coś wyrośnie spod ziemi. Walczymy. O, Anders ładnie dostaje. Kurde. Oni jeszcze na maga się rzucają. Inteligentne stwory, jak widzę. Anders padł. Ale nas koszą, wow. Kurde. Coś takiego. Widzieliście to? Parę demonów, a normalnie prawie zginęliśmy. To jest jakiś żart. Może mi się trudność gry przesunęła na mega trudne. Nie wiem. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Tylko sprawdzę mapę. Okej. Okay. Pułapka. O, świetnie. Myślałem, że ją rozbroiłem, ale chyba się nie udało. Co jest? Ludzie! Nie przesadzają z tymi pułapkami? Co, te duchy to założyły? Nie no, słuchajcie, zdecydowanie trzeba będzie... podwyższyć spryt Warikowi, bo on tutaj nic nie wykrywa. Co za tępa pała. Kurde.
Co jest z tą grą? Dlaczego ja tak ginę? Jeszcze nimi zaraz wszyscy padną. Nie, to tak nie powinno być, absolutnie. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Dobra, dobra, wytrzymasz. Przynajmniej Hulk się jakoś trzyma. Świetnie, zajął się psem. O, kurde, 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 okej. Strasznie mnie słabo nam to idzie. Już dawno ich powinniśmy rozwalić. Nie no. Walczymy jednak nad trzym toporem. Już do końca. I tutaj. Jeszcze jeden stoi, dobra. Zbliżamy się do pokonania. No i się udało. Niestety bardzo trudno nam to poszło. Także zbierzemy już tylko złoto. Tak jak zawsze. Rzeczy ze skrzynek. Zapis. I kończymy ten odcinek. Proszę bardzo, pułapka się świetnie włączyła. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.